Halo, halo, widać mnie, słychać? Niech ktoś da znać, zanim zaczniemy. Jasia mi łapkę przysłała. Jeszcze bardzo bym prosił o potwierdzenie, czy mnie słychać i widać. Ja się widzę, ale czy wy mnie widzicie i słyszycie? Okej. Okay. Kasia mi napisała. Nie mam podglądu na WhatsAppa, ale z Messengera widzę, że jest okej. Okay. Dobra. To na początek położymy się na plecach. Wygodna pozycja. Przenieśmy sobie powoli ręce ponad głową. Ułóżmy wygodnie całe ciało, wygodnie ułóżmy nogi. Pozwólmy, żeby ciało się trochę wymościło na tej podłodze. Tak, żeby nogi, ramiona, głowa były luźno. I zacznijmy się delikatnie z wdechem wyciągać za rękoma do tyłu, a nogi ciągnąć w przeciwną stronę. I możemy robić takie naprzemienne ruchy powoli, że prawa ręka idzie w tył i lewa noga w drugą stronę. I potem lewa ręka w tył i prawa noga w przeciwną stronę. Lub możecie na przykład podciągać równocześnie obie ręce, obie nogi. Takie swoje ruchy spróbujcie wykonać i poczujcie, jak wam wtedy się odczuwa ciało. Można się troszkę pobujać, na przykład z prawego pośladka na lewy. I powolutku teraz przyciągnijmy kolana do brzucha, do klatki piersiowej. I sprawdźmy, czy nasze plecy są luźne, czy nie mamy gdzieś napiętych pośladków, czy mamy luźny brzuch. Nie przyciągamy mocno, staramy się tak miękko, żeby poczuć jak największy komfort, taki luz w biodrach, w pachwinach. I teraz lewa noga prostuje się na podłodze, jest lekko wydłużona. I ona sobie spoczywa na podłodze, a zgięte prawe kolano przyciągamy w stronę brzucha i klatki piersiowej. I tak lekko, miękko, bez jakiegoś specjalnego wysiłku. I być może uda wam się poczuć, że dolne plecy są tak fajnie dociśnięte, przyciśnięte do tej podłogi. I to nam powinno pomóc się odprężyć na początek. I z kolejnym wydechem zmieńmy nogi. Teraz lewa noga ugina się, a w trakcie wdechu prawa noga prostuje się. I w podobny sposób prawa noga miękko wydłużona, wyciągnięta, lewe ugięte kolano przyciąga się do brzucha. I staramy się poczuć tą drugą, tą lewą stronę, żeby nie robić tak odruchowo, tylko bardziej świadomie poczuć. I luźna lewa stopa, luźna stopa. Nie spinamy, nie unosimy palców stóp, tylko puszczamy luźno. I z kolejnym wydechem uginamy prawą nogę w kolanie i przyciągamy oba kolana. Rozszerzmy trochę kolana na boki, potem zbliżmy do siebie kilka razy. Zbliżamy, odsuwamy, żeby poczuć jak najwięcej komfortu. I możemy tak lekko zataczać kolanami okręgi, odsuwać od tułowa i potem znów przysuwać. Pomagamy sobie rękoma. Dobra. Kolana zostają ugięte, stopy nad podłogą. Ręce mamy wzdłuż tułowia. I zaczynamy sobie krążyć zgiętymi nogami najpierw w prawą stronę. Powolutku krążymy.
tak żeby rozruszać całą dolną część pleców i biodra. I ten ruch może się zwiększać, może się zmniejszać, tak żebyście czuli się komfortowo i stabilnie. Powoli. Najpierw w jedną stronę. Tak mniej więcej po 10 razy. W jedną i później 10 razy zrobimy w drugą stronę. Jak tak leżymy, to jest dobra okazja, żeby sprawdzić, jak to ciało nam się pospinało ostatnio. Czy może czujemy jakieś zakwasy po jakimś wysiłku. I druga strona. Krążymy. Wiecie co? Brakuje mi waszych rozmów normalnie. Gadam do siebie jakoś tak dziwnie. Normalnie. I krążymy. Krążymy i oddychamy. I jak zrobimy te 10 powtórzeń na tą drugą stronę, to zatrzymujemy się z kolanami ugiętymi i stopami nad podłogą. No i tak lekkim ruchem przejdziemy sobie do pozycji, które zaczną trochę rozciągać tyły nóg i jednocześnie angażować nasz brzuch, mięśnie brzucha. Z wdechem powoli i równocześnie wyprostujcie nogi w stronę sufitu, a ręce przenieście za głowę. Spróbujmy to zrobić, ten pierwszy ruch tak bardziej miękko, lekko. Z wydechem wróćmy. Opuśćmy ręce i ugnijmy nogi w kolanach. I powtórzmy. Wdech. Nogi prostują się, nie muszą być idealnie proste, a ręce przenoszą się za głowę. I wydech, wracamy. Jeszcze dwa razy powtórzmy. Wdech, proste nogi, ręce za głową. Niech ręce podciągną się trochę do tyłu. Wydech, wróćmy. I jeszcze jedno powtórzenie. Wdech, nogi się prostują. Ręce zostają na podłodze. Ich przez tak mniej więcej 4 oddechy zostańmy. Jeśli będziecie czuć, że dół pleców jest lekko oderwany od podłogi, mięśniami brzucha spróbujcie ten dół pleców docisnąć do podłogi. Albo zegnijcie troszkę bardziej nogi w kolanach, wtedy łatwiej będzie Wam ustabilizować tą dolną część pleców. I pozwalamy, żeby z wdechami ręce wyciągały się do tyłu, ale nie kosztem napinania na przykład karku. I podobnie nogi mogą się lekko wyciągać z każdym wdechem w stronę sufitu. Z wydechem powoli sobie wracamy, opuszczamy zupełnie do podłogi ręce i na wdechu prostujemy nogi. Prostujemy, aż będą na samym dole, na podłodze. Wydech unosimy powoli prawą nogę do góry. Poczujmy prawą nogę, poczujmy u do prawej nogi. Z wdechem wróćmy. Z wydechem podciągnijmy obie nogi, czyli uginamy sobie najpierw kolana, podciągamy stopy i unosimy je nad podłogę, tak żeby użyć mięśni brzucha. I mamy znów nogi ugięte, stopy nad podłogą. Wdech. Ręce wędrują za głowę, nogi prostują się do sufitu. Wydech. Wracamy. I znowu w trakcie wdechu prostują się nogi. Prostują, ale jeszcze są stopy nad podłogą. Dopiero w momencie, kiedy nogi będą prawie proste, puszczamy nogi. I wydech, unosi się teraz lewa noga do góry. Z wdechem wracamy z tą nogą i z wydechem znów zaczynamy powoli uginać nogi w kolanach. Unieśmy stopy, żeby użyć mięśni brzucha. Podciągamy nogi, kolana i na wdechu nogi prostują się, ręce idą za głowę. Z wydechem rozluźnijmy się, przyciągnijmy kolana do klatki piersiowej. Pozwólmy kolanom rozejść się na boki. I teraz chwytamy się za paluchy stóp i powolutku z wdechem prostujemy sobie trochę prawą nogę. Tak komfortowo, nie robimy nic siłowo. Z wydechem wracamy. I na wdechu
lewa noga prostuje się. I z wydechem wracamy. Wdech, prawa noga prosta, czy prawie prosta. Otwieramy łagodnie tyły nóg i z kolejnym wydechem opuszczamy. I jeszcze raz wdech, lewa noga do góry. Wydech, wracamy. I na wdechu spróbujmy teraz rozprostować obie nogi. Nie muszą być proste. Zobaczcie, ja mam ugięte i wydech, wracamy. I jeszcze raz z wdechem, obie nogi prostują się, idziemy do góry, troszkę rozprostujmy i poczujmy wnętrza. Ud, wydech, wracamy. I jeszcze jedno powtórzenie, z wdechem lekko rozprostujmy nogi, rozciągnijmy i z wydechem wróćmy, rozluźnijmy się. Wyprostujmy nogi, ręce przenieśmy za głowę i poruszajmy biodrami w prawo, w lewo, czyli skręcamy stopy w prawo i unosi się lewy pośladek. Skręcamy stopy w lewo, unosi się prawy pośladek. I tak łagodnie poruszamy boki tułowia. Powoli. Ok. Zegnijmy teraz nogi w kolanach. Stopy troszkę bliżej pośladków. Ręce będą wzdłuż tułowia. Stopy dociskamy do podłogi, żeby czuć, że te stopy są tak komfortowo oparte na tej podłodze. I zaczynamy sobie z wdechem unosić biodra do góry, czyli dociskamy stopy i od tych stóp idzie ruch unoszenia bioder do góry. Nie musimy ich od razu wysoko unosić. Spróbujmy zrobić to lekko, ale żeby czuć cały czas ten świadomy ruch w nogach i w biodrach. I z wdechem jeszcze raz dociśnijmy stopy, unieśmy biodra do góry, miękko się otwórzmy. Pozwólmy otworzyć się przodom ud i wydech. Wróćmy. I jeszcze raz powtórzmy. Wypchnijmy miękko biodra, pośladki w górę. I wydech. Wróćmy. Przyciągnijmy kolana do klatki piersiowej. Przyciągamy, rozluźniamy plecy i wracamy. I teraz do ruchu unoszenia bioder dołożymy unoszenie rąk, czyli wdech. Dociskamy stopy, biodra idą do góry, a ręce przenoszą się za głowę. Wydech, powoli wracamy. Opuszczamy biodra, opuszczamy ręce. Troszkę się przesunę. I z wdechem jeszcze raz. Dociskamy stopy i lekkim, płynnym ruchem ręce idą za głowę. Wydech, wróćmy. Opuśćmy biodra. I jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. Unosimy biodra, ręce za głową. Cztery oddechy teraz zostajemy. Niech będzie miarę.
się to dzieje? Powiedzcie, czy teraz, czy napiszcie, dajcie znać, czy teraz coś słychać. Już słychać, dobra. Może gdzieś przyczesę mikrofon i... Dobra, słychać, okej. Okay. Teraz okej, okay, Monika napisała, dobra. No to wracamy, leżymy sobie na plecach. I teraz układamy sobie prawą kostkę na ugiętym lewym kolanie. W ten sposób, nie wiem czy widać. Wnętrza dłoni mogą być skierowane do sufitu, mogą być skierowane do podłogi. Jak skierujecie do sufitu, to barki nieco bardziej odkręcają się na zewnątrz, czyli mamy takie wrażenie większego otwarcia w klatce piersiowej. Sprawdźcie i wybierzcie sobie wariant. I ruchy są bardzo proste. Na wydechu ten układ nóg opuszczamy na lewą stronę, a głowę skręcamy w prawo. I z wdechem wracamy powolutku do góry i z wydechem opuszczamy nogi na prawą stronę, a głowę skręcamy w lewo. Tutaj pozwalamy, żeby udo oparło się na podłodze. I z wdechem wróćmy. No i cały cykl się powtarza. Z wydechem opuszczamy nogi na lewą stronę, głowę skręcamy miękko na prawo i wracamy z wdechem do góry. I znów nogi w prawo, głowa w lewo. I wróćmy i jeszcze po trzy razy w swoim tempie. Tutaj praktycznie nie używamy siły. Jak zrobimy po trzy razy na każdą stronę, to zmieniamy układ nóg. Czyli teraz prawa noga, prawa stopa jest na podłodze, a lewą kostkę układamy na prawym udzie, tam bliżej kolana. No i zaczynamy cały cykl od początku, czyli z wydechem opuszczamy nogi na lewą stronę, głowę skręcamy w prawo. I z wydechem wracamy do pionu, czy do centrum. I z wydechem skręcamy się w prawą stronę, głowę odkręcamy w lewo. I wróćmy. I jeszcze powtórzmy mniej więcej po trzy razy. Tak mniej więcej, żeby było po sześć razy w sumie. Na każdą ze stron tam zrobiliśmy po trzy, no to jeszcze tak gdzieś około trzech powtórzeń na każdą stronę. No i obserwujemy sobie, czy te strony równomiernie pracują, czy może w jakiś sposób te ruchy są inne. I potem przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej. I kolejny wariant rozstawiamy sobie teraz stopy w podobnym układzie na szerokość bioder, unosimy sobie stopy nad podłogę, kolana ugięte tak mniej więcej pod kątem 90 stopni. Jakby było zbyt intensywnie, to można opuścić
stopy bliżej pośladków. Ale tak zaczynamy sobie od tego wariantu 90 stopni między udem a łydką. I z wydechem opuszczamy nogi na lewą stronę. I tutaj, jak komuś jest komfortowo, to może połączyć nogi ze sobą. Albo na przykład połączyć stopy. I z wydechem ten sam ruch w prawą stronę. Głowa skręca się w lewo. I z wdechem wracamy. I pilnujcie, żeby nie szarpać się w tym. Lewa strona. Czyli zróbmy to w synchronizacji ruchu z oddechem. Płynnie, miękko. Co da nam takie poczucie takiego jednostajnego, ale komfortowego wysiłku, że ten mięsień cały czas będzie w takim lekkim naprężeniu. I powtórzmy jeszcze po 3 razy na każdą stronę. Nogi można opuścić całkiem do podłogi lub można tak lekko tej podłogi dotknąć i potem wracać do góry. I pomagamy sobie na przykład, jak wracamy z prawej strony do góry, pomagamy sobie prawą ręką. Tak samo jak opuszczamy nogi na lewą stronę, przytrzymujemy lewym ramieniem i z wdechem odpychamy się od tego lewego ramienia. I jak zrobimy 3 powtórzenia, przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Rozluźniamy znów. Połóżmy teraz stopy na podłodze. I teraz może się przydać pasek. Można to zrobić też bez paska. Chwycić się na przykład za tył nogi prawej pod kolanem, czy przy kolanie gdzieś z tyłu. I tą nogę podciągniemy do góry i delikatnie przyciągniemy do tułowia. O. Może być taki wariant na przykład. I zostajemy sobie tak na 5 oddechów. Jak poczujemy trochę luzu, swobodę, lekko przyciągniemy do tułowia. Lewa noga jest ugięta, stopa jest na podłodze. I otwieramy miękko tył prawej nogi, czyli tutaj tył uda, tył kolana, łydka. Jak podciągniecie stopy bliżej głowy, poczujecie nieco bardziej, jak ścięgno się rozciąga przy kostce. Po około 5 oddechach rozluźniamy się. I ten sam ruch robimy z lewą nogą, czyli lewa noga prostuje się, chwytamy się pod lewym kolanem i na początek sprawdzamy zakres, w jakim jest ta noga otwarta. Jak czujemy jakiś opór, to nie idziemy, nie przechodzimy przez ten opór, tylko poluzowujemy na chwilę, żeby ta noga się bardziej rozluźniła i dopiero później z wydechem możemy lekko zbliżyć tą nogę do tułowia. I na wydechu rozluźniamy. I teraz ten sam ruch robimy z obiema nogami, czyli obie nogi prostują się. Zaplatamy sobie ręce z tyłu za kolanami i przytrzymujemy nogi tak nieco bardziej rozprostowane. Ugięte, ale nieco bardziej rozprostowane i też możemy lekko przyciągać nogi do tułowia. Jak czujemy, że kolana ciągną, nie kolana, tylko tyły nóg, zginamy nogi na przykład, chwilę zostajemy z takimi luźniejszymi nogami. Jak poczujemy więcej swobody, spróbujmy nogi rozprostować. I powoli rozluźniamy. Prostujemy nogi na podłodze. Prostujemy, puszczamy nogi luźno, możemy poruszać tak swobodnie nogami, żeby one były zupełnie luźne. Teraz przenosimy sobie ręce ponad głowę. Spróbujmy teraz, czy spróbujmy, zaplećmy palce dłoni i wnętrze odkręćmy na zewnątrz. Teraz połączmy stopy razem
I przypomnijmy sobie, jak wyciągamy się w górę stojąc na stopach, kiedy mamy zaplecione ręce. I spróbujmy ten ruch teraz odtworzyć. Jest trochę inaczej. Czyli nogi ciągną w jedną stronę, a wyciągnięte ręce w drugą. Staram się wydłużyć cały tułów od stóp aż po same palce dłoni. Pilnujemy, żeby nie zaciskać szyi, karku, żeby swobodnie nam się oddychało. I teraz powolutku na wydechu zaczynamy robić boczny skłon, czyli skłaniamy się w prawą stronę. Możemy też równocześnie podejść nogami w prawą stronę. I będziemy czuć, jak lewa strona tułowia zaczyna się nieco bardziej rozszerzać. Utrzymujemy nogi, ręce, tułów wydłużone i lekko w zgięciu bocznym. Wdech, wracamy powoli. Możemy się znów wydłużyć ponownie, tak skalibrować, zresetować. I z wydechem robimy ten ruch w drugą stronę, czyli skręcamy, czyli robimy taki boczny skłon w lewą stronę i można podejść stopami też w lewą stronę. Jak podejdziecie stopami, to poczujecie nieco bardziej, jak zewnętrzna prawa strona tutaj okolicy brzucha jest wydłużona i rozszerzona. I wyciągamy ręce i nogi równocześnie. Pomagamy sobie oddechem. I wdech. Wracamy. I na wydechu rozluźniamy. Przyciągamy oba kolana do brzucha, do klatki piersiowej. Rozluźniamy barki. Patrzę, gdzie mam mikrofon. Mogę potem przycisnąć. Znowu nie będziemy słuchać. Dobra. To trochę brzuch teraz poruszymy. Dzisiaj mam taki leżący dzień. Najpierw zaczniemy sobie od ułożenia rąk. Pamiętacie ten wariant Gomukhasany, gdzie zakładamy lewy łokieć nad prawy. Dobrze sobie jest na początek opuścić łokcie do klatki piersiowej i przełożyć lewy łokieć nad prawym i potem zapleść ręce, palce dłoni. Nie wiem, czy widać, ale pewnie widać. I teraz w podobny sposób zapleciemy nasze nogi. Czyli prawą nogę, prawe kolano przekładamy nad lewym. O, i tutaj docelowo chcemy prawą stopą opleść lewą łydkę. O, coś takiego. Ale jeśli nie możemy, to wystarczy po prostu przełożyć prawe kolano nad lewym. Jak to nam się uda zrobić, to unosimy stopy nad podłogę, odciągamy trochę łokcie od tułowia i ręce kierujemy troszkę do góry. Poczujecie to charakterystyczne odczucie w okolicach barków. I teraz w trakcie wydechu zaczynamy robić takie brzuszki, że zbliżamy łokcie i kolana do siebie. Unosimy górę tułowia i zbliżamy nogi do tułowia. Z wdechem wracamy do podłogi i z wydechem znów podciągamy tułów i nogi do tułowia. I wdech. A wracamy i z wydechem jeszcze raz. Zbliżmy nogi, łokcie, wdech. Wracamy i teraz czwarte powtórzenie. Uwaga, zostajemy na cztery oddechy, albo jak możemy trzy lub dwa. Trzymamy i cały czas oddychamy. Oddychamy, przytrzymujemy jeszcze trochę. I z wdechem wracamy, rozluźniamy się, rozluźniamy nogi, ręce, połóżcie na podłodze. Poruszajcie głową, uspokójcie oddech. I zaraz będzie druga strona. Czyli znów zginamy nogi w kolanach. Zacznijmy sobie najpierw od rąk. Teraz przekładamy prawy łokieć nad ugiętym lewym. Czyli dobrze sobie jest opuścić łokcie do tułowia, przełożyć prawy łokieć nad lewym i potem zapleść nasze dłonie. Kiedy to się uda, możemy ręce troszkę unieść do góry, wysunąć je do przodu
I teraz ten sam ruch robimy z lewą nogą. Lewą nogę przekładamy nad prawym kolanem. I tak wystarczy. A jak ktoś czuje się na siłach, to teraz sobie może zapleść lewą stopą prawą łydkę. Czyli nogi są podniesione. Tak byśmy stali w pozycji, nie gomukasany, tylko pozycji orła. O, właśnie. I na wydechu powolutku zbliżamy nogi i ręce do tułowia. Czyli góra tułowia unosi się, z wydechem wracamy. I z wydechem jeszcze raz. Takie brzuszki jogiczne. Wracamy z wdechem i z wydechem. Jeszcze raz. Nogi, ręce do tułowia. Podciągamy górę tułowia. I z wdechem wracamy. I z wydechem wchodzimy, zostajemy. 4 oddechy. Cały czas oddychamy. Unosimy troszkę łokcie, ręce do góry. Trzymamy. Jeszcze chwila. Trzymamy. I z wdechem wracamy, rozluźniamy ręce, rozluźniamy nogi, puszczamy luźno. Zupełny luz. Poddychajmy swobodnie. I teraz powolutku uginamy nogi w kolanach, stopy bliżej pośladków. I znów powtórzymy sobie wygięcia. Brzuch trochę poruszyliśmy, teraz będzie dobrze go rozciągnąć. Chwytamy się teraz prawą ręką za prawą kostkę i lewą ręką za lewą. Jeśli nie możemy chwycić kostek, to możemy użyć paska. Pasek wtedy, zobaczcie, przekładacie sobie tutaj z przodu w ten sposób, chwytacie za oba końce, no i będziemy w ten sposób sobie unosić z wdechem biodra do góry, jeśli ktoś nie jest w stanie chwycić za kostki. Jeśli ktoś jest w stanie chwycić za kostki, chwyta, dociskamy stopy i z wdechem powoli odpychamy się od stóp, wypychamy biodra, pośladki w górę. Super, pośladki zwarte, pamiętamy, wydech, wracamy. Jeszcze 3 razy wdech, dociskamy stopy, unosimy biodra i pozwalamy barkom skręcić się do tyłu. I wydech, wracamy. Jeszcze 2 razy. Wdech, idziemy do góry, dociskamy stopy, wypychamy biodra, pośladki, super, wydech, wracamy. I teraz wchodzimy na 4 oddechy. Dociskamy stopy i wdech do góry. Zostajemy. Jak ktoś nie może zostać na 4 oddechy, to robi sobie kilka dynamicznych powtórzeń. Trzymamy pośladki zwarte, możemy jeszcze bardziej, ale miękko barki podwinąć pod siebie. Dociskamy stopy i możemy próbować unieść się troszkę wyżej. Po 4 oddechach płynnym, lekkim ruchem wracamy, przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Skupiamy się na tym, żeby rozluźnić brzuch. Możemy pokołysać z prawej na lewej biodrami. Taką boczną kołyskę zrobić. I teraz opuszczamy lewą stopę na podłogę. Układamy prawą kostkę na lewym udzie. I teraz prawą rękę wkładamy pod prawą łydkę, w ten trójkąt, który jest utworzony z prawej nogi. Chwytamy się za goleń i przyciągamy ugiętą lewą nogę w stronę brzucha klatki piersiowej. A ta ugięta noga przyciąga też nasze ugięte prawe kolano. Będziemy czuć nieco bardziej, że rozciąga się prawy pośladek. Tutaj okolica wewnętrzna uda. Jak ktoś nie jest w stanie tej prawej nogi ułożyć na lewym udzie, to robi sobie wariant z prawą nogą prostą, opuszczoną na podłogę. Czyli ugina w ten sposób. To, co było na początku. Ale jeśli możemy, to układamy prawą kostkę na lewym udzie, kolanie
I w ten sposób. Już docieramy w trochę inne obszary. I tak przez 5 oddechów. I po tych 5 oddechach zmiana nóg. Czyli prawa noga jest na podłodze. Układamy teraz lewą kostkę na prawym udzie, prawym kolanie. I teraz lewą rękę przekładamy pod lewym udem i chwytamy się za goleń prawej nogi. I 5 oddechów. I miękko z czuciem przyciągamy sobie prawą nogę do brzucha i będziemy czuć, jak teraz następuje taka rotacja w lewym udzie, rozciąganie w lewym pośladku. I jak będzie 5 oddechów, to powolutku rozluźniamy się. I teraz przyda nam się już naprawdę pasek. Oczywiście można to zrobić bez. Jeszcze zerknę, ale nikt nic nie pisze. To znaczy, że wszystko jest ok. Dobra. Kontynuujemy. I znów wracamy sobie do rozciągania prawej nogi. Teraz pasek zakładamy za prawą stopę i tą prawą nogę prostujemy. Jeśli nie mamy paska, to można zrobić tak, że chwytacie za duży paluch prawej stopy. Ale zamiast paska może być ręcznik, cokolwiek, nawet jakaś szmata, co tam gdzieś się po domu pląta. I pasek mamy za prawą stopą. Można przysunąć pasek bliżej nasady palców prawej stopy. Już na pewno czujecie, że noga się rozciąga. Tutaj można pracować na kilka sposobów. My skupimy się na tym, żeby tą nogę rozciągnąć. To znaczy, paskiem naciskamy na tą stopę i tą nogę łagodnie zbliżamy do tułowia. Łagodnie. Czyli zbliżamy i naciskamy paskiem na tą stopę. Czyli jakbyśmy chcieli tą prawą nogę też docisnąć do podłogi. Zobaczcie, jak trzymam pasek. Trzymam za oba końce i łokcie idą na zewnątrz. Mam w tym taką dużą możliwość regulacji sobie tego ruchu. Mogę sobie przyciągnąć swobodnie. Łokcie mam ugięte i te ręce się tak nie męczą. I tak postarajmy się utrzymać z 10 oddechów. Także nie robimy tego mocno, siłowo. 10 oddechów trzymamy. Możemy też delikatnie tą nogą nacisnąć na pasek. Wyprostować ją w stronę sufitu. Jakbyśmy chcieli ją jeszcze wydłużyć. Gdy będziemy już mieć 10 oddechów, pasek przekładamy do prawej ręki. I teraz tą prawą nogę opuszczamy w bok. Zginamy prawy łokieć, tak żeby prawy łokieć oparł się na podłodze. I noga idzie w bok i jednocześnie w stronę głowy. Lewą rękę połóżcie sobie na lewym biodrze, na lewym kolcu biodrowym. Dociśnijcie to biodro, jeśli wam się unosi na przykład. No i też spróbujmy te 10 oddechów zostać. 10, no będzie mniej, to też będzie w porządku. I zobaczcie, poczujcie w jakim w zakresie ta noga się rozciąga, jak odczuwacie ten ruch. Może być noga ugięta oczywiście. Nie prostujemy, nie pchamy kolana na siłę do tyłu. To wszystko robimy z czuciem. Natomiast lewa noga jest też wydłużona. Nie jest taka zupełnie pasywna, jest też taka trochę zaangażowana. Wydłuża się w stronę nie głowy, tylko w przeciwną stronę. Do tyłu, czyli można nazwać w dół, patrząc od góry. No mniejsze z tym, chyba wiecie, o co chodzi. I powoli zaczynamy rozluźniać. Puszczamy, poluźniamy pasek, żeby najpierw tą nogę troszkę zgiąć i powolutku podciągnąć do góry, powolutku. Mięśnie jak są rozciągnięte, to one nie lubią takiego gwałtownego ruchu wracania do
swojej pierwotnej formy. I teraz pasek przekładamy do lewej ręki i tą nogę opuścimy teraz w lewą stronę. Powolutku znów uginamy lewy łokieć. Można sobie skręcić głowę w prawo i prawą rękę ułożyć w linii z prawym barkiem. Tu będzie mocniej rozciągać, także tutaj można sobie już śmiało zostać z ugiętą prawą nogą. Jak poczujemy więcej luzu, spróbujmy tą nogę wyprostować. Możemy spróbować ją opuścić trochę bardziej do podłogi. Ale przede wszystkim chcemy, żeby nam było miło i komfortowo. Czyli 20-30% swojej możliwości. I docieramy oddechem we wszystkie te miejsca, które czujemy, że są napięte, przykurczone. Po około 10 oddechach najpierw uginamy tą nogę w kolanie, poluźniamy ogólnie i taką rozluźnioną nogę wracamy z powrotem. Prostujemy jeszcze na moment tą prawą nogę, żeby ją jeszcze troszkę rozciągnąć i spróbować delikatnie przyciągnąć stronę głowy, dosłownie na moment. I rozluźniamy, przekładamy pasek na drugą nogę. Jak założymy pasek, ułóżmy sobie go bliżej nasad palców, czy tam na środku, gdzieś stopy. I 10 oddechów. Na początek zostańcie z nogą taką naprawdę luźniejszą. Ona potrzebuje trochę czasu, żeby się przyzwyczaić, żeby nabrać takiego luzu. I możemy troszkę przyciągnąć, sprawdzić, czy się w ogóle da. Jak nie, to jest opór, to poluźniamy, ale możemy spróbować tą nogę wyprostować, podciągnąć do sufitu, podciągnąć paskiem tą nogę w dół, stopę. I poluźniamy troszkę nogę, pasek chwytamy lewą ręką i lewa noga idzie na bok, na lewą stronę, ugięty lewy łokieć. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak to z tej strony wygląda. I można sobie znów położyć na przykład prawą rękę na prawym biodrze, jak się wam unosi, bo ta pozycja też będzie otwierać tutaj biodra. Jak mamy tutaj przykurczone pachwiny, być może też trochę nam pomoże je rozluźnić. I prawa noga wydłuża się. Wydłuża się po podłodze. 10 oddechów. Po około 10 oddechach poluźniamy pasek, żeby taką luźną nogę powolutku podnieść do góry. I pasek przekładamy teraz do prawej ręki i opuszczamy nogę na prawą stronę. Ugięty prawy łokieć, głowę skręcamy w lewo, a lewą rękę układamy w linii z lewym barkiem. 10 oddechów. Oddychamy do brzucha, żeby uzyskać więcej swobody. Po 10 oddechach rozluźniamy najpierw lewą nogę, powolutku wracamy z nogą do pionu. I teraz załóżmy pasek na obie nogi, na obie stopy. O, i sprawdźmy teraz, jak rozciągnęły się te nasze nogi. Naciskamy paskiem na stopy
Dociskamy te stopy, te nogi do podłogi. Jeszcze chwilę. Wytrzymajmy. Spróbujmy nogi wydłużyć, wyciągnąć. Może palce stóp skierować bardziej do góry, aż poczujemy na przykład grzbiety stóp. Wyciągnąć i potem poluźnić. Pozwolić palcom stóp skierować się w dół i znów z wdechem. Wyciągnąć palce stóp do góry i z wydechem pozwolić opaść im w dół. I z wdechem do góry. Wyciągamy palce stóp, wydłużamy i wydech. Rozluźniamy. I powoli uginamy kolana, zdejmujemy pasek, przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Rozluźniamy. Pokołyszmy biodrami w prawo, w lewo. No i powolutku obrócimy się teraz na bok. Pasowałoby się podnieść z tej podłogi. Podnieśmy się do góry. I teraz tak. Przejdźmy sobie do klęku. Myślę, że będziemy mieć jakąś miarę stabilność po tym leżeniu. Teraz lewą nogę mamy ugiętą w kolanie. Stopa na podłodze. Przepraszam. Prawa, klęczymy sobie na prawej nodze, grzbiet prawej stopy dociśnięty do podłogi. I zrobimy sobie taką fajną sekwencję, rozluźniającą, taką winiasę, znacie ją. Zaczynamy sobie od ruchu prawej ręki. Czyli prawa ręka idzie od dołu, idzie dołem z wydechem i unosi się do linii naszego barku. Czyli prawa ręka jest wyciągnięta do przodu w lekkim skręcie tułowia w lewą stronę. I tutaj opieramy się lewą ręką na lewym kolanie. I teraz z wdechem tą rękę opuszczamy dołem i odkręcamy się w prawą stronę. Wyciągamy prawą rękę do tyłu i lekko do góry, tak żeby miękko tworzyć przód tułowia. I teraz powoli z wydechem zaczynamy pochylać tułów w stronę naszej lewej nogi, która się teraz powolutku prostuje, czyli boczny skłon do lewej nogi. Prawa ręka wyciągnięta ponad głową. I lekkim ruchem wracamy do góry, do pionu i z wydechem opuszczamy rękę, prowadzimy sobie ją dołem i znów prawa ręka wyciąga się na lewą stronę, tułów jest przyjemnie miękko skręcony, wyciągnięta ręka trochę do góry, lekko po skosie i z wdechem znów wracamy, opuszczamy rękę, prawą rękę dołem, skręcamy tułów miękko w prawą stronę, rozszerzamy przód tułowia, wyciągamy rękę i z wydechem, lekkim ruchem pochylamy się do lewej nogi z wyciągniętą prawą ręką. Wdech, wracamy do pionu. Wdechem opuszczamy rękę i przenosimy ją na lewą stronę. Pomagamy sobie lewą rękę w takim skręcie tułowia w lewą stronę. Czyli prawa ręka wyciągnięta i znów z wdechem prowadzimy rękę dołem. Odkręcamy się na prawą stronę. Przypomnijcie sobie tą tacę. Dziewczyny chyba z roczyn pamiętają. Było taki moment, mówiłem o tym, że mamy w ręce tacę, a tam mamy jakieś napoje albo trunki. O. Pilnujemy, żeby się to nie rozlało. No teraz się już rozlewa, kiedy przechodzimy do bocznego skłonu. Pochylamy się do lewej nogi. Miękko otwieramy prawy bok tułowia i z wdechem wracamy do pionu, z wydechem rozluźniamy się i zmieniamy nogi. Czyli prawa noga teraz w bok, klęczymy na lewym kolanie, grzbiet lewej stopy dociśnięty do podłogi. I zaczynamy od ruchu lewej ręki, czyli na wydechu lewą rękę przenosimy na prawą stronę. Czyli tak jakby skręcamy tu w prawo, i pomagamy sobie w skręcie prawą ręką. Z wdechem wracamy, opuszczamy rękę dołem i przenosimy ją na lewą stronę, żeby znów skupić się na otwarciu, miękkim otwarciu klatki piersiowej. I na wydechu lekkim, płynnym ruchem pochylamy się w prawą stronę do
bocznego skłonu, lewa ręka ponad głową. Wracamy. Skręcić tu w prawą stronę i wyciągnąć się za lewą ręką. Z wdechem wracamy, opuszczamy rękę dołem i odkręcamy się w lewą stronę. I z wydechem pochylamy się do prawej nogi. Lekko ugięta ta prawa noga, lewa ręka wyciągnięta i wdech. Wróćmy do pionu i z wydechem skręcamy tu w miękko w prawą stronę, wyciągnijmy się za tą lewą ręką, żeby troszkę bardziej skręcić tu w prawo i z wdechem wracamy. Prowadzimy rękę dołem, wyciągamy się za lewą ręką i znów trzymamy tacę w ręce, trzymamy i powolutku pochylamy się do boku, do prawej nogi. Wdech, wróćmy do pionu i z wydechem rozluźnijmy się. Usiądźmy w siadzie skrzyżnym, jak delikatnie możemy odchylić głowę, ale tak, żeby nie spinać gardła. Wydech, zaokrąglone plecy, brodę do mostka. Zaplatamy teraz palce dłoni z wdechem. Unosimy zaplecione ręce. Lekko się wydłużmy i na wydechu jeszcze raz opuszczamy. Wydłużmy się i z wydechem wejdźmy do skóry.
Nie słychać? Słychać mnie, czy nie słychać? Joasia mi pisała. Nie będę może tykał tego mikrofonu. Bo... Teraz słychać. Dobra. Czyli kładziemy się teraz na podłodze do relaksu. Czyli wygodnie, płasko. Zamykamy sobie oczy. I zupełnie się odprężamy. Zaczynamy od oddechu. Odpuszczamy uwagę, skupienie na oddechu. Odpalamy. Żeby sobie swobodnie wpływał i wypływał. Poruszmy na moment palcami stóp i dłoni. Potem je rozluźnijmy. Napnijmy na moment lewy pośladek, później prawy i potem znów lewy, prawy i rozluźnijmy zupełnie pośladki. Zróbmy głębszy wdech, tak by brzuch uniósł się do góry. Po czym zróbmy głębszy wydech i rozluźnijmy brzuch. Spróbujmy na moment napiąć mięśnie twarzy i potem rozluźnijmy. Rozluźnijmy dolną szczękę. Zostańmy jeszcze chwilę w takiej ciszy, bez skupienia się na jakimś określonym przedmiocie, tylko pozwólmy, by uwaga się rozproszyła. Weźmy znów kolejny głębszy wdech. Niech powoli
przywróci się uważność, świadomość. Poruszmy palcami stóp, palcami dłoni. I powoli ugnijmy nogi w kolanach. Po czym powoli obróćmy się na bok. Otwórzmy oczy i powoli unieśmy się do góry. Dobra. Proponuję, żebyście sobie zajęli jakąś wygodną pozycję. To może być siad skrzyżny na przykład. Ja siadam albo w siedzie skrzyżnym, albo w Vajrasanie na wałku. Równie dobrze można poskładać kilka kocy i też usiąść w ten sposób. Można sobie okryć na przykład nogi dla większego komfortu. I tak myślę, poświęcimy, jaki mamy czas, 20.03, jest bardzo dobrze. Zresztą każdy jest w domu, także chyba się nigdzie nie spieszycie aż tak. Chociaż nie wiem. No. Czyli siadamy sobie wygodnie. Zamykamy oczy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Kiedy już zamkniemy oczy, ja zawsze zaczynam sobie od głębszego oddechu. Z tego względu, że czuję taką większą przestrzeń, kiedy już po praktyce asan, po takim odprężeniu sobie usiądę, to czuję, że ciało jest inne, że ta przestrzeń odczuwania tego oddechu również się zmieniła. Głębszy oddech to jest dla mnie też takie wrażenie większej takiej stabilności i uważności i takiej lekkości jednocześnie. Tak by mnie nic nie blokowało w tym momencie. Staramy się odpuścić, nie kontrolować. Pozwolić, żeby spływały zbędne wrażenia, emocje. Będziemy czuć, że oddech jest coraz bardziej spokojny. Jakby uwaga naturalnie podąża za tym oddechem. Gdy już odczujemy taki balans, taką równowagę w oddechu, przejdziemy sobie do prostej praktyki, polegającej na tym, że będziemy utrzymywać wdechy i wydechy mniej więcej na tej samej długości. Czyli na przykład wdech będzie trwał 4 sekundy i wydech również 4 sekundy. Ale do tego wdechu i wydechu dodamy krótkie zatrzymania oddechu. Tak najoptymalniej, jakby się udało, to również 4 sekundy zatrzymania oddechu po wdechu i 4 sekundy zatrzymania oddechu po wydechu. Ale to jest taki wzór, mniej więcej. 4 sekundy wdech, 4 sekundy zatrzymanie, 4 sekundy wydech i znów 4 sekundy zatrzymanie.
To jest taka baza, od której możemy wyjść dalej. Możemy te zatrzymania sobie odpowiednio skrócić, bo nie każdemu będzie dane tak od razu zatrzymywać ten oddech. Także spróbujmy sobie najpierw od takiego komfortowego, ale jednocześnie stabilnego wdechu. Po czym krótkie zatrzymanie. Po tym zatrzymaniu mniej więcej takiej samej długości wydech. I po tym wydechu krótkie zatrzymanie. I znów kolejny wdech. Krótkie zatrzymanie. Wydech. I krótkie zatrzymanie. I na moment się rozluźnijmy. Te dwa cykle być może Wam pokazały, jakie mamy możliwości dzisiaj. Na jaką długość oddechu możemy sobie pozwolić, na ile możemy zatrzymać ten oddech. Tutaj nie powinniśmy się dusić, nie powinniśmy czuć takiego wrażenia braku oddechu. To ma być dla nas cały czas komfortowe, nie generujące napięcia w umyśle, napięcia w ciele, przede wszystkim na twarzy. Obserwujcie swoją twarz. Nawet ja teraz, jak do Was mówię, to są takie momenty, że uważność ucieka i tutaj na czole, na brwiach lubi się pojawiać napięcie. Sprawdzonym sposobem jest po prostu rozmasować. Dotyk. Dotyk działa rozluźniająco. No i przejdźmy sobie do kolejnego cyklu, czyli równe wdechy i wydechy i krótkie zatrzymania po wdechu i wydechu. Może to być Wasza długość. Poczujecie to. Jeśli jest chęć, żeby ten wdech zatrzymać dłużej, to zatrzymajcie. Tak mówię, to jest taka baza, z której wychodzimy. I powtórzmy 3 cykle w swoim rytmie, w swoim oddechu. Gdy już zrobicie te 3 cykle, to rozpraszamy to skupienie na oddechu i pozwalamy, żeby też rozproszyła się ta nasza uważność, tak rozsypała w takie drobne cząsteczki. Bądźmy obecni w tym poczuciu, w tym doświadczeniu. Tak naprawdę ciężko jest opisać to odczucie, to wrażenie.
dla każdego to może być zupełnie inne poczucie. Jeśli chcielibyśmy coś opisać niefizycznego, to teraz jest dobry moment. Taka obecność, takie poczucie istnienia wykracza poza fizyczność. Jasne, możemy czuć ciało, ale poza ciałem jest coś, czego umysł nie ogarnia. I umysł jest w tym momencie nam zbędny. Nie o to chodzi, żeby go angażować. Chodzi o to, żeby się zastanawiać nad tym, tylko być, pozwolić sobie na istnienie w tym poczuciu, czy jakkolwiek je można nazwać. No to też nie o to chodzi, żeby to nazywać. To po prostu jest. Zaczęliśmy od oddechu i wrócimy z oddechem. Niech oddech pozwoli przywołać nam poczucie istnienia w tej rzeczywistości, przywołać to poczucie, że mamy to ciało, że to ciało oddycha, że to ciało funkcjonuje. Ale zwróć uwagę na ten oddech, jaki on jest w tym momencie. To, co ja mogę opisać, jest bardzo lekki. Wręcz czuję taką chęć, żeby zostawać dłużej w takim zatrzymaniu oddechu. I naturalnie po tym zatrzymaniu przychodzi chęć, żeby wziąć wdech. To zatrzymanie oddechu po wdechu jest taką kontynuacją tego wdechu. Takie poczucie, które wam nieraz przytaczałem, jak jesteśmy spragnieni. Gdy gasimy to pragnienie, to czujemy, jak to, czym gasimy to pragnienie, przenika w głąb naszych komórek, tak jakby nas wysyca, nasyca. I to właśnie czuję w trakcie takich zatrzymań, że ciało w tym momencie
jakby wysyca się jeszcze bardziej ten oddech. Coś, co jest jakby poza naszą uwagą. Procesy, których właściwie nie widzimy, nie możemy sobie tylko w jakiś sposób wyobrazić, chociaż może i są tacy, którzy to widzą. I pozwolę sobie, żeby ten oddech powoli dawał nam poczucie coraz intensywniejszego takiego czucia tego ciała. Być może poczujemy, że trochę się usztywniło przez tą pozycję, w której siedzimy. Możemy sobie trochę pomóc przez taki lekki, kołyszący ruch całego tułowia. Tułów może być nawet takie wiotki, to jakby tak gałązki drzewo kołyszy się pod wpływem wiatru. Możemy sobie w ten sposób poruszać tym ciałem i odczuć tą fizyczność tego ciała, że ona jest, pozwolić, żeby oczy zaczęły się otwierać. Można się przyciągnąć. Chyba wszyscy wrócili. Nie chcę mi się tak nawet mówić już. Ale nikt nic nie pisze. To znaczy, że mnie słychać. Dziękuję wam za to, że jesteście. To mnie też mobilizuje, żeby tutaj stanąć na macie. Powoli podobno odmrażają wszystko, ale z zajęciami to jeszcze nie wiem, kiedy wrócimy. Tak przypuszczam, że to chyba będzie we wrześniu. Ale zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. No, a na ten dzisiejszy wieczór, bo wieczór, jeszcze mamy dzionek. O tak, o coś się zachmurzyło. Życzę wam jeszcze miłego wieczoru, bo mamy dobry czas, długi dzień, jeszcze możemy trochę skorzystać. No i do zobaczenia za tydzień. Może się odezwę, tak obiecuję, ale się nie odzywam na Jagdano vlogu. Muszę mieć dzień po prostu. Ale zobaczymy. Gdzie komentarze się jakieś pojawiają. Jeszcze zerknę. O, dobra. Kasia mi napisała. Dzięki, było super, chociaż fajnie byłoby się spotkać na żywo. No wiem, Kasia, wiem, no. Ale niedługo, no w tym roku myślę, że się spotkamy. Jeśli się uda, to też nie obiecuję, bo wszystko zależy od pogody i czy mi się to uda zorganizować technicznie, że zrobię live'a na zewnątrz. Mam takie miejsce u siebie, tylko musi być pogoda. Miarę, to wtedy będzie tak nie w domu, tylko na zewnątrz. Ale zobaczymy. Ja się napisała. Czekamy na bloga i następne zajęcia. No. Ja też tęsknię, Kasia. Dobra. Było ekstra. Dzięki Becia i Ula. Beata i Ula. To ktoś na Messengerze mi tam z dziewczyn, z rocznych pisał chyba tak. Coś mi się wydaje. Nie mam tu podglądu na to, ale... No fajnie, fajnie was tutaj widzi w komentarzach. Tylko was nie słyszę. No. To dziękuję wam za to, że jesteście, że mogliśmy trochę czasu razem spędzić tak wirtualnie i do zobaczenia w takim razie.